Pierwszej połowie przegrywaliście aż 0-3. No myślę, że ci, co byli na meczu, to widzieli, dlaczego tak się stało. Mieliśmy bardzo duże posiadanie piłki i niestety nic z tego nie wynikało, a zespół z Boruty, po prostu im to było na rękę, szybko strzelono na bramkę i tylko nas kontrowali, a jeżeli już kontrowali, no to robili to bardzo skutecznie. 3 razy wyszli za naszą połowę i zdobyli 3 bramki. No ciężko się gra, jeżeli po 10 minutach się przegrywa już 2-3 bramkami i myślę, że to bardzo ciężka sytuacja. Dobrze, że do przerwy więcej nie przegrywaliśmy, bo w przerwie pokazaliśmy, że byliśmy dzisiaj lepszym zespołem. No właśnie, po przerwie można powiedzieć, strony się odwróciły. Boruta zupełnie przestał grać, siadł, wy zaczęliście atakować, a jednak nie udało się dogonić tego wyniku. Dlaczego? No to jest tylko i wyłącznie nasza wina, ponieważ mieliśmy kilka, nie chcę skłamać, że kilkanaście, ale kilka bardzo dobrych sytuacji, gdzie po prostu bramkarza już nie było w świetle bramki, wystarczyło piłkę skierować do bramki. Jednak to jest nasza bolączka w ostatnich meczach, myślę, skuteczność. Nie wiem, czy to się da wytrenować, czy nie. Pracujemy nad tym cały czas, ale mam nadzieję, że to przyniesie kiedyś efekty, że będziemy strzelać tych bramek więcej, bo okazje są. W ostatniej kolejce jedziecie do Pniew, zmierzyć się prawdopodobnie z starym, nowym mistrzem Polski. Powiedz mi, macie w ogóle ambicje, żeby wygrać to spotkanie? Oczywiście. Myślę, że takie spotkania jak z Akademią, to nikt nie musi nas motywować. Myślę, że z Akademią, oprócz tego ostatniego spotkania, kiedy przegraliśmy 5-1, ten przeciwnik mimo wszystko nam leży, jeżeli można tak powiedzieć. I myślę, że na pewno nie odpuścimy. Każdy by chciał wygrać i z aktualnym, i może z przyszłym mistrzem Polski. Dziękuję. W jakich kategoriach w ogóle powinniśmy rozpatrywać tą dzisiejszą porażkę? Myślę, że w kategoriach takich, że w pewnych momentach, w pierwszej połowie zwłaszcza, byliśmy, prowadząc grę, byliśmy bezradni. Dostaliśmy 3 książkowe kontry, które pozbawiły nas jakiejś nadziei na pozytywny wynik. W drugiej połowie
już większe emocje, większa dawka adrenaliny, większa walka. Rozpoczęła się gonitwa, wynik, natomiast brakło czasu i myślę, że zimnej krwi, bo sytuacji mieliśmy naprawdę, myślę, że więcej niż w poprzednich dwóch albo trzech spotkaniach. A nie jest może tak, że zawodnicy podeszli do tego meczu w ten sposób, że i tak już go wygrają, bo Buruta przyjechał tutaj osłabiony, przyjechał bez zawodników i nie było tego zaangażowania na poziomie maksymalnym? To znaczy, patrząc na skład Boruty, na pewno nie był to skład maksymalny, ale jak się doszukamy w protokole meczowym, to było 4 czy 5 reprezentantów Polski, łącznie z młodzieżowymi, także oni nie przyjechali tutaj jakimś składem rekreacyjnym. Natomiast myślę, że tak do tego nie podeszliśmy. Zaczęliśmy troszkę słabo, troszkę ospalej, a każda bramka potwierdzała to, że będzie bardzo ciężko. Jak ocenimy występ młodych zawodników, którzy pograli dzisiaj trochę dłużej niż zwykle? Myślę, że najlepiej zaprezentował się z tych młodych chłopaków Paweł Bogucki. Bardzo mało strat, co prawda. Też starał się nie grać do przodu za wiele. Natomiast on ma dopiero 18 lat. Cieszmy się z tego, że jest ze Szczecina, że wchodzi, że udźwignął ciężar przez tyle minut, ile przebywał na parkiecie. Myślę, że z tego trzeba się cieszyć. Na koniec zapytam, do Pniew jedziecie na wycieczkę czy po 3 punkty? Do Pniew jedziemy rozegrać mecz. Oczywiście będziemy tam grali przede wszystkim dla siebie. Od 2 czy 3 spotkań gramy młodym zespołem po to, żeby łapali minuty, także również i tym składem i również w takich zestawieniach będziemy grali tam w Pniewach, będą grali też młodzi. Nie interesują nas pogłoski w internecie, dla kogo gramy, dla Wisły czy dla Akademii. Gramy przede wszystkim dla siebie, żeby się okazało, że za 2, 3, 4 miesiące, może sezon, może 2 będziemy mieli kilku futsalowców kompletnych ze Szczecina, a nie tylko armię z zewnątrz.